Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Dzisiaj polecimy sobie z Echo Papa Whiskey Alpha, Warszawa Okęcie, do Echo Delta Delta November, do Nürnberg w Niemczech. No i dokładnie mówiąc, nie za długa trasa, wykonamy ją Boeingiem 75-200. I Boeingiem 75. Tak, na początku wypadałoby załączyć baterię, oczywiście nie ten pokręt. Dobrze, baterie zostały załączone. Teraz tak, w tym Boeingu mamy takie fajne. Cięgony jest jeszcze klister. Ja nie chcę mi się tego robić. Dobrze, więc wiem, MGP to jest. Więc od razu powinniśmy móc external power tutaj dołączyć. Dzięki. Czyli to działa. Teraz tam to się będzie kalibrować. My sobie ustawmy, ile myśmy mieć paliwa na dzisiejsze. Tylko sprawdzimy, tak, nagrywa się wszystko ładnie. Jeszcze sprawdzimy, czy miejsca nie miejsce na dysku też nie zabraknie. Dobrze. Więc tak, powinniśmy zabrać ze sobą 8115 kg tylko. Pasażerów powinniśmy wziąć na pokład. Już chwilkę. Kto się do mnie nabija? Co to był? No nie wiem, czy tam mi chciał coś powiedzieć. I dobrze. Więc dalej chcemy tę funkcję. Daj mi to. Pasażerów mają mieć 212, no. Się na nie mieści, tyle. Nie wiem, jednak Simbriev to jest jakiś dziwny. No, wybrałem dobrze, bo mi 752. No dobrze, ale żeby masy się zgadzały pomiędzy tym, co ja tu mam, a wiem, co to jest. Czyli większą ilość cargo. ZFW powinno być 82,2. Za mało. Za mało. Za dużo. No już prawie. Idealnie. 82,2.
Dobra. Optymalne, no to raczej nie jest optymalne. Wyświetla na czerwono. Nie jest optymalne. Dobrze, to, że jest gate config. Ja sobie podeślę tak. Swoje schody i swoje ładowarki. A cysterna może sobie tak podejść. No wszystko podjeżdża. A że drzwi są zamknięte, no to poczekajcie, niech się podłączą na mnie. Się otworzą za chwilę. I nie powinny się z automatu zrobić, bo tak to działa. Loading display. List. No mi się wydaje, że cały czas jesteśmy w tytule, o czymś poinformowali przez to. To już się zrobiło, tak? Dobra, emergency light. Dobra, to nie wiem, bo czasuje, że jest załadowany. Dobra, tu zostawmy wszystko, co gdzieś jest. Ladies and gentlemen. The captain and crew would like to welcome you on board this Boeing 757-200 airliner. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you, or in an overhead bin. The flight crew will do everything possible to make your flight comfortable and enjoyable. Xplane.org, Step to Sky, and Flight Factor wish you a pleasant flight experience. Przejdźmy. Ja nie mogę tego przejść. Ją. Pewien? No jest. FMC. Hostini. Jesteśmy na lotnisku w Warszawie. A jeszcze się najdowadniło. Czemu nie ma do ciebie lotniska i jak to? Nie wiem, lecimy dzisiaj na tym Vatimie, czy nie lecimy na Vatimie? Nie, a dzisiaj nie będzie ostatnio lecieliśmy na Vatimie, to dzisiaj możemy bez lecieć. Lecimy sobie Warszawę, ja sobie tu mogę to wpisać? Nie, na klawiaturze pisać.
Dobra. Lecimy sobie Solcer. Potem 1869. Do oka dziwy. Potem plus 984. Do kulok. I to jest 192. Do Nibil. Dziękować. Tu się powinno automatycznie wpisać rezerwy. Nie wiem, mało tam na pewno jej mamy. Wpiszmy, tak? Nie chce mi się liczyć. Aż ty nic nie wiem, nie będzie za stówkę. Losing altitude. Osobiście wybrałem, że ma być to 3600. Coś już mi się źle kojarzy. 3600. 36 tysięcy. Dobra, zaraz mi się pokręcę. Dobra. Lecz z tego gracz. Dobra, najpierw zanim to musimy znaleźć najpierw fazę, co będziemy stosować. Tutaj najpierw muszę meter przeczytać. Po prostu zapomniałem czwartek uruchomień. Zaprawę. Startujemy sobie z pasa numer 15. Solcer 6D. Dobrze. Teraz dopiero sobie możemy przejść do take-off. Numer 15, ile waży ten samolot? Masę do startu. Co tu gdzieś podane? Nie ma tu nic podane. Musimy sobie wprawić na ten grill.
Na 50 pokazuje, tak? Iwan 140. To 57. To 59. No i niespokojem w 17 minut do nagrania wyrobiliśmy się z pisaniem przez środę FMC. Dobrze, już schodom jednak podziękujemy, tym też podziękujemy. Niech się już odłączą. I się zamykają. A my wejdźmy jeszcze w to dalej. Dodaj dalej. Dobra, to mamy pasażerów. Drzwi są zamknięte. Żadnych awarii nie ma. Attention, all flight attendants. Doors to automatic. Dobra. Czyli pięknie. Tapety demonstration to jeszcze nie teraz. I wezmę po prostu tego tableta tu. No a w sumie to mam do niego dostęp, bo... Też mam. A chcę rozmawiać z pasażerami, to jeszcze z tym ustawę wystarczy, że nikt nie przejdzie. Jeszcze to dobra. Bawmy się teraz. Trzeba uruchomić IPO. Nie świetlę się gdzieś tu IPU gdzieś, czy coś, informacje o tym. IPU? Nie widzę takowej informacji o tym, jak wygląda z uruchomieniem IPU, może już się uruchomiło to. Teoretycznie słuchaj, że działa. Nie, z ran, dobra. Tak, elektryczny hydraulic pump. No, w ogóle to trzeba załączyć, dobra, to też. APU generator. GPU off. To może akurat zostać, bo ten ink pressure unit nie mam potrzebować niestety, bo to jest ten samolot, który potrzeba tego. Znaczy on się niestety nie poruchamy. Dobrze, więc jesteśmy na swoim własnym zasilaniu. Trimmer. Window heat.
Karteczki się widzę, nie chcę uruchomić. Hej, pioblidy. Załatwię. Dobra, pięknie. Dobrze, nie, to już wszystko działa. Nie, to nie potrzebuję. Ja to kliknąłem, to ja nie wiem. Pereczki działają w samolocie? Działają. Mam na position night. Trzeba to załączyć. Logo night. Bikony chyba też się załączy razem z tym, zobaczmy. Tak, bikony też już są. Nie powinny być, bo za chwilę będziemy uruchamiać silniki. Niestety nie będą musieli robić. Wydawało mi się, że to chcieli z tego. Znajdę się podświetla, ale dobra, jeszcze z tym. I to już następny odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się do niej żegnam i zobaczymy na razie, cześć.